kolejna okazja. Ale zatrzymanie zawodnicy nowego szpitala. No ale teammate będzie tutaj raczej dyktował te warunki. Każda inna możliwość no, byłaby sporą sensacją. Nowy szpital na błękitno w białych koszulkach. Zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz. Kolejna okazja do zdobycia bramek Kijan, ale trochę bawią się zawodnicy z Bydgoszczy w tej sytuacji. Trochę jednak przekombinowali. No i już próbuje drużyna z Bydgoszczy, ale tylko na krótko przejmuje nowy szpital. Już ponownie nowy szpital w natarciu. No, zobaczymy. Myślę, że no, nowy szpital w tym meczu powinien starać się o to, aby ulec tutaj jak najmniejszą ilością bramek. Jeszcze raz przypomnijmy, że od... I jutro głosujemy na bramki kolejki. To już jutro, dzisiaj wieczorem, około godziny 22. Stalex Liga po godzinach. Właśnie z drużyną Ultimate Team Bydgoszcz. Na którą również serdecznie Państwa zapraszamy. I zapraszamy Państwa już na następną niedzielę, gdzie znowu pojawimy się na hali widowiskowo-sportowej w Sieciu. Przypomnijmy, w tym sezonie pokażemy dla Państwa 100 spotkań, to 40 więcej niż w poprzednim sezonie. No i będzie to można odczuć na pewno wchodząc często na halę, na stronę staleksligi.pl, staleksliga.pl oczywiście, oficjalny serwis Staleksligi, tutaj wszystkie informacje, statystyki. Zapraszamy, ależ piękna bramka! Ultimate Team Bydgoszcz prowadzi 3-0, a strzelcem bramki Christian Bleja z numerem 20. No, zobaczmy to jeszcze raz, ładnie piętką uderzył, myląc bramkarza nowego szpitala, 3-0. No, oglądaliśmy tutaj przed dzisiejszą transmisją bramki Zlatana Ibrahimowicza. No i Zlatan takie gole strzelał. Naprawdę, no, będzie to bramka kandydatka moim zdaniem do bramki kolejki. Jedenaście minut za nami. Jedenaście minut spotkania za nami. Przypomnijmy, 3-0 Ultimate Team Bydgoszcz prowadzi z nowym szpitalem. Jest to oczywiście pierwsza połowa, a przed nami jeszcze jeden mecz, myślę około godziny 20.
Ale tego spotkania, przypomnę, już nie będziemy pokazywać. Będzie to pojedynek. Drużyn. MDD, SPX, WSG, Bydgoszcz, a systemem świecie. Przypomnijmy, że... Ale to może za chwilę kolejna okazja i kolejny gol. No z numerem 10 to Grzegorz Muzykiewicz. Asysta Sebastiana Zielińskiego. Muzykiewicz zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym sezonie z Ekstraligi. Brawa dla Muzykiewicza. No i witamy Państwa ponownie. Nasz serwer na chwilę nas rozłączył, ale już wracamy. Mamy 4-0 po bramce strzelonej przez Muzykiewicza. Oczywiście nagranie jest, a więc jutro będą Państwo mogli zobaczyć również tą bramkę strzeloną przez właśnie Muzykiewicza. 7 minut do końca pierwszej połowy tego spotkania. Przypomnijmy, że następnym razem będziemy już transmitować nasze mecze poprzez serwis YouTube i te mecze będzie można oglądać od razu po zakończeniu. Każdego spotkania będzie można wszystko oglądać. Mamy kolejny gol dla drużyny. Z Bydgoszczy strzelcem z numerem 17 Mikołaj Laskowski, asysta Grzesiek Muzykiewicz. Zobaczmy jeszcze raz, jak do tego doszło. No, bardzo ładna bramka. Okiwana obrona Nowego Szpitala. No i mamy już 5-0 dla Ultimate Team Bydgoszcz. No, tutaj może się nam zakończyć dwucyfrówką. Przypomnijmy, że drużyna Ultimate Team Bydgoszcz chce również tutaj walczyć o najwyższe lokaty. Za chwilę
Już ta pierwsza połowa zbliża nam się do końca, no i później. Mamy teraz jakieś problemy. Mam nadzieję, że już nas widać. Mamy jakieś problemy z naszym serwerem streamingowym. Przypomnijmy, że następny mecz będzie transmitowany już na kanale YouTube. A my mamy szóstą bramkę. Mamy szóstą bramkę dla Ultimate Team Bydgoszcz. Strzelcem Patryk Napierała. Zawodnik z numerem 9. Napierała ładnie przebił się przez obronę, no i miał ułatwione zadanie. Trafił obok bramkarza. Mamy 6-0. Niestety ciągle mamy jakieś kłopoty z obrazem. Przepraszamy Państwa bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że... No, niestety. Mamy chwilkę kłopotów technicznych. Prosimy o obserwowanie meczu. Przypomnę, w retransmisji. Za chwilę wracamy z komentarzem do hali w sieciu. Mamy nadzieję, że już wszystko jest ok. Mamy siódmą bramkę również dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Strzelcem Muzykiewicz. Mamy nadzieję, że już wszystko będzie ok. No, Muzykiewicz do pustej bramki skierował tą futbolówkę. Drugi gol Grzesia w dzisiejszym spotkaniu. Jest, ależ potężna bomba. 57 sekund do zakończenia tego spotkania. Podanie do przodu. Ale nowy szpital, no, próbuje jedna z nielicznych akcji tej drużyny, no ale po raz kolejny zabrakło czegoś się w końcówce, dosłownie możemy powiedzieć. Ale zabrakło tego ostatniego, finalnego podania, które mogłoby zakończyć się strzałem. Mamy kolejną okazję dla Ultimate Team Bydgoszcz.
niewykorzystaną. 20 sekund do końca. Łapie piłkę bramkarz Ultimate. Ta już daleko posłana do przodu. Mamy 7-0 na 50, na 10 sekund przed zakończeniem tej połowy. Kolejny strzał, no i koniec pierwszej połowy. Ultimate Nowy Szpital. 7-0. Rozpoczęła się druga połowa, rozpoczęła się od mocnego uderzenia drużyny Ultimate Team Bydgoszcz, ponieważ mamy już 8-0. Rzuty różne. No i bramka strzelona piętką przez zawodnika z numerem 5, to Piotr Surgot. Obrona zawodniku bramkarza ekipy Ultimate Team Bydgoszcz. No i mamy kolejną bramkę. Już 9-0 dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Czwarty gol Piotra Surgota. 9-0. No to jak do tego doszło? No i strzał. Bramka na 9-0, ale my wrócimy, bo tutaj po raz kolejny akcja rozgrywa się pod bramką drużyny Ultimate Team Bydgoszcz.
No i 10. bramka. To musiało się stać. 10. bramka stała się faktem po strzale Piotra Szurgota. Asysta Marcina Napierały. Jest to jego trzecia asysta w dniu dzisiejszym. Drużyna Ultimate, przypomnę, będzie naszym gościem w Stalex lidze po godzinach w dniu dzisiejszym. No i kolejna bramka. Bramka numer 11 w wykonaniu drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Jest to trzeci gol tego zawodnika. A tym strzelcem Christian Breja. Rozstrzelali się nam tutaj zawodnicy. Jednej i drugiej drużyny. Naprawdę rozpoczęła się nam tutaj radosna gra w wykonaniu za drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Mają oni jeszcze 16 minut. Z obu bramki. Kolejna okazja, no i kolejna bramka dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. To już 12, a jej strzelcem Marcin Napierała. No i naprawdę szkoda tutaj trochę zawodników Nowego Szpitala. Ładnie Napierała położył bramkarza ekipy ze świecia, ekipy Nowego Szpitala. No i wykorzystał to, co po prostu miał Marcin Napierała. Brawa dla tego zawodnika. Jest to naprawdę ciekawy zawodnik, jak tutaj na rozgrywki Stalex Ligi. Coraz mniej czasu do zakończenia tego spotkania. Ależ teraz była okazja dla Nowego Szpitala, ale jeden z zawodników nie przejął tej piłki. No i kolejny strzał, no i teraz to Mariusz Talerla obronił drużynę z Bydgoszczy przed stetą pierwszej bramki w dzisiejszym spotkaniu. No zobaczymy, czy przez 13 minut Nowy Szpital znajdzie tutaj drogę do bramki. Ultimate Team Bydgoszcz strzeli chociażby swoją bramkę honorową. Na razie traci kolejną.
traci bramkę numer 13. A jej strzelcem Sebastian Zieliński zrobił to przy asyście Muzykiewicza. Trzynaście do zera. To już jest pogrom. To jest naprawdę już bardzo wysoki wynik. Rekordu tutaj oczywiście nie będzie. Rekordu się tutaj w dniu dzisiejszym nie spodziewajmy. Kolejny strzał. No i tylko boczna siatka w wykonaniu zawodnika z numerem 8. To Karol Siwek. A my mamy bramkę numer 14. To już jest naprawdę pogrom. Marcin Napierała zdobywa trzeciego gola w dniu dzisiejszym. Przy pięknej asyście. Mamy już 14 do 0. 7 bramek w tej drugiej połowie. Strzelonych przez zawodników Ultimate Team Bydgoszcz. No i mamy przerwę dla nowego szpitala. No i wracamy do gry po przerwie. 14 do 0. Taki wynik w tym momencie dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. No a do końca jeszcze 11 minut. A więc no, możemy być pełni obaw, jeżeli chodzi właśnie o ekipę nowego szpitala. No, miejmy nadzieję, że uda im się chociaż strzelić tutaj jedną bramkę honorową. Ale w tym momencie powoli wywraca nam się. Dochodzą zawodnicy do klasyfikacji strzelców, do klasyfikacji asyst. Już tutaj kilku zawodników te swoje bramki zdobyło. Napierała. Ma już na swoim koncie 3 bramki. Szurgot strzelił już 5 goli. No a mamy kolejną bramkę dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. 15. Bramka. A strzelcem Christian Breja, zawodnik z numerem 10. No i to jest jego czwarta asysta już w dniu dzisiejszym. A my mamy kolejną bramkę. Tego Państwo nie widzieli, ponieważ pokazywaliśmy powtórkę.
Kolejna bramka Christiana Brei. Przepraszam, że Państwu tego nie pokazaliśmy. O tych bramek jest tutaj naprawdę dużo. Jest to już 16. bramka. No i w tym momencie, no naprawdę w ciągu 30 sekund, dwie bramki. Christian Bleja zdobył. 9,5 minuty do końca. Szesnaście do zera. No i czy będzie 17 gol? Jest 17 gol w wykonaniu Piotra Surgota. A nie, to Christian Bleja, przepraszam oczywiście. Jest to jego 6 gol w dniu dzisiejszym. Damian Gwiński, który był tutaj klasyfikacji strzelców na pierwszym miejscu, no musi już powoli się obawiać, ponieważ Christian Bleja strzela bramkę za bramką. No i w tym momencie ma jeszcze tylko dwie bramki straty do właśnie Damiana Gmińskiego. Zobaczymy, czy będziemy mieli zmianę w klasyfikacji Króla Strzelców. No ale Ultimate Team Bydgoszcz potwierdza to, że tutaj w tej lidze nie będzie chłopcem do bicia. No i mamy bramkę, 7. bramkę dzisiaj Christiana Blei. 18 do 0. Asysta Marcina Napierały, jest to 4. asysta tego zawodnika. No to już jest pogrom. Muzykiewicz już wysunął się na czoło klasyfikacji asystentów, bo ma tych asyst 5. Bleja już z 7 bramkami. Będzie polował na to, aby po pierwszym weekendzie stalek ligowym być liderem klasyfikacji strzelców. Na razie ma 7 bramek na koncie, a teraz asystował przy bramce numer 19. No już zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz nawet nie cieszą się po tych bramkach. Bramka Sebastiana Zielińskiego, a Sebastiana Bleja ma już na swoim koncie także 4 asysty. 7 bramek i 4 asysty tego zawodnika. No, w klasyfikacji kanadyjskiej też, no, za chwilę Bleja może pojawić się na czele. W tym momencie Christianowi Bleji brakuje 2 punktów. Przepraszam, 1 punktu, bo tutaj już oczywiście jedna asysta nie została w statystykach zaliczona. Teraz już jest ta asysta zaliczona. 1 punktu mu brakuje do Damiana Gmińskiego. Sześć i pół minuty do zakończenia tego spotkania. No i do zakończenia naszych dzisiejszych transmisji, ponieważ tak jak już mówiłem, nie pokażemy ostatniego spotkania pomiędzy drużyną SPX MDD w USG Bydgoszcz a Systemem Świecie.
Kolejna okazja, no i kolejny gol. Numer 9 na białej koszulce to Marcin Napierała. Asysta Christiana Blei. No i Bleja, piąta asysta, lider klasyfikacji asyst. Razem z Grzesiem Muzykiewiczem. No i w tym momencie ma tyle samo punktów Bleja, co Damian Gmiński. Jeżeli Bleja dorzuciłby jeszcze dwie bramki do tego dorobku, no to będziemy mogli powiedzieć, że to był weekend Christiana Blei. O, w końcu obudzili się zawodnicy Nowego Szpitala. Strzelał z numerem 11. Dawid Prównacki, ale dobra interwencja Mateusza Tatery. Mariusz Tatera, no bardzo bliski, 5 minut brakuje mu, aby utrzymać to swoje zerko. Ale mamy kolejną okazję dla Ultimate Team Bydgoszcz, tylko górna siatka. Jest kolejne przejęcie piłki, no i kolejna bramka. 21. bramka dla Ultimate Team Bydgoszcz. A i strzelcem z numerem 18 Sebastian Zieliński jest to trzeci gol tego zawodnika, asysta Muzykiewicza i jest to szósta asysta Muzykiewicza już w dniu dzisiejszym. No i będzie on w tym momencie, jest on liderem, oczywiście jeszcze jedno spotkanie w dniu dzisiejszym. No i zobaczymy, czy długi Stalex ligowy weekend zakończy na czele klasyfikacji najlepiej asystujących Grzegorz Muzykiewicz. Dwadzieścia 1-0. Jeszcze kolejna okazja. No, ten mecz to jest naprawdę spacerek dla Ultimate Team Bydgoszcz. No teraz ładnie zawodnik z numerem 11 na błękitnej koszulce. To Dawid Prownacki uchronił swój zespół przed stratą bramki. Kolejna okazja. No i kolejny gol. 22. No. I zobaczymy, jakim wynikiem jeszcze zakończy się to spotkanie. Czy jeszcze uda się tutaj kilka bramek wbić? Strzelcem bramki przed chwilą był Mikołaj Laskowski. No, rekordu tutaj nie pobijemy z poprzedniego sezonu, ponieważ no, rekord jest różnica 38 albo 9 bramek, już w tym momencie nie pamiętam. Nowy Szpital taką różnicą przegrał 40-1 bodajże w poprzednim sezonie, ale już teraz było blisko, aby Nowy Szpital strzelił tą bramkę honorową. No musi jeszcze przez te dwie minuty skoncentrować się bramkarz Ultimate Team Bydgoszcz, aby to swoje zerko mieć.
No i jest kolejna okazja dla Ultimate Team Bydgoszczy niewykorzystana. Za chwilę te spotkanie. To spotkanie przejdzie już do historii. Półtorej minuty pozostało do zakończenia tego meczu. No i wtedy rozpoczniemy już przygotowania do Stalex Ligi po godzinach, którą zobaczą Państwo dzisiaj wieczorem. A my mamy 23. bramkę. Tą bramkę strzelił... No, za chwilę Państwu powiem. Mamy 24. bramkę już także. Ale szybkie dwie bramki. Za chwilę powiem Państwu, kto tą bramkę strzelił. Za chwilę Państwu to oczywiście powiemy, kto te dwie bramki strzelił. Ponieważ tak jak mówiłem, mamy już 24-0. No i nie ma bramki numer 25. No i teraz, może teraz okazja dla nowego Szpitala. Broni bramkarz ekipy Ultimate Team Bydgoszcz w ostatniej chwili. Kolejna okazja do zdobycia jeszcze jednej bramki. Czy padnie ta bramka numer 25? Jeszcze nie teraz, a... Przed momentem Marcin Napierała i Christian Bleja zdobywali swoje bramki. A więc w klasyfikacji kanadyjskiej już przewodzi Bleja, a w klasyfikacji strzelców na równi. No i teraz będzie bramka numer 25. Tak jest. Zawodnik z numerem 9 zdobywa tą bramkę. Na 4 sekundy Marcin Napierała. 25. bramka w dniu dzisiejszym, w tym spotkaniu. No i to jest koniec tego spotkania. Ultimate Team Bydgoszcz pokonuje nowy Szpital 25-0. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy już za tydzień.